Witajcie. Mamy dziś wtorek, 27 grudnia. Jesteśmy tuż po świętach. Zobaczcie, jak czas nieubłaganie pędzi, ucieka. Jak ci minęły święta? Czy coś w twoim życiu się zmieniło? Czy udało się tobie choć na chwilę zatrzymać? Czy znalazłeś w tej całej przedświątecznej i świątecznej gonitwie choć odrobinę czasu na to, aby zwolnić i zastanowić się nad twoją relacją z Bogiem? Czy znalazłeś choć odrobinę czasu na to, aby zajrzeć do Biblii i przeczytać choć kilka rozdziałów, może kilka wersetów? Czy udało ci się w ciągu ostatnich dni choć na chwilę wyciszyć i szczerze porozmawiać z tym, od którego wszystko dostajesz? Dzisiaj Bóg kieruje do nas szczególne słowa. W przewodniku z Biblią na co dzień mamy napisane, to jest Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 28 wiersz. Ja pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście. Tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. A w liście Jakuba, 5 rozdział, 7 wiersz, czytamy: bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bóg przypomina nam dzisiaj, że będzie nas pilnował, będzie nas strzegł, będzie nas chronił, ale w tym wszystkim stawia nam pewien, powiedzmy, warunek, a mianowicie Bóg mówi do ciebie i do mnie, że mamy być cierpliwi. Zobacz, niby proste, niby czytelne, niby klarowne, jednak zastanawia mnie, może was także zastanawia, czym jest dzisiaj dla współczesnego człowieka cierpliwość. Czym jest dla ciebie cierpliwość? Czy w naszej codziennej gonitwie potrafimy być cierpliwi? Czy ty potrafisz być cierpliwy? Żyjemy w czasach, kiedy liczy się każda godzina, minuta, nawet sekunda. Kiedy rozejrzymy się uważnie wokoło, zobaczymy, że wszechobecna niecierpliwość zbiera swoje wielkie żniwo w postaci niepotrzebnych kłótni, walk, nerwów. Zdecydowanie należy stwierdzić, że nam wszystkim brakuje cierpliwości. Mi brakuje, tobie brakuje. Dlatego musimy coś zmienić. Może ten zbliżający się przełom roku to dobry czas, aby nie tylko podsumować miniony rok, podsumować swoje sukcesy, swoje porażki, ale może ten nadchodzący przełom roku to doskonała okazja do podjęcia decyzji o dokonaniu w twoim czy moim życiu jakichś konkretnych zmian. Nie musisz się bać. Ja też nie muszę, bo w tych zmianach tobie i mi Bóg pragnie pomóc. Bóg pragnie w tych zmianach ciebie i mnie wspierać. W przewodniku z Biblii na co dzień mamy napisane jeszcze bardzo piękne słowa, przemyślenie. Niech to będzie podsumowanie tego rozważania. Phil Bosmans napisał: życzę ci odwagi, jaką ma słońce, które codziennie od nowa wschodzi nad wszelką nędzą świata. Niektórzy po zapadnięciu zmroku już nie potrafią uwierzyć w słońce. Brakuje im tej odrobiny cierpliwości, aby doczekać nadchodzącego poranka. Kiedy przebywasz w ciemnościach, spójrz w górę. Tam czeka na ciebie słońce. Ono nie omija nikogo. Ciebie też nie ominie, jeśli nie schowasz się w cień. Pomódlmy się. Łaskawy, miłosierny Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to, że chcesz być naszym słońcem, naszym światłem. W szczególny sposób dziękujemy Tobie za to, że chcesz obdarzać nas cierpliwością. Spraw, byśmy nauczyli się być cierpliwi w różnych trudnościach, smutkach, radościach, w naszej codzienności. Niech Twoje imię Boże będzie błogosławione. Amen. Życzę wam dobrego i błogosławionego dnia. Do zobaczenia.